Małżeństwo. Tyś jest panem moim. Czyż to nie ona mówi poprzez słowa psalmisty? W momencie straszliwego zagrożenia ze strony drugiego człowieka, wyposażonego w środki przemocy, chroni się do Boga. A okrzyk "Tyś panem moim" oznacza: nie zapanuje nade mną brudna przemoc. 20 stopni mrozu. Bo ty jesteś źródłem mej mocy, słabości. Ty, jedyny Pan mojej duszy i mego ciała, mój Stwórca i Odkupiciel mego życia i mojej śmierci. Robert, 20 stopni mrozu. Ty, Bóg mojego serca, z którym nie rozstaje się moja pamięć i moje sumienie. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje, bo serce napomina mnie nawet nocą. Tak psalmista i tak Karolina w momencie śmiertelnej próby wiary, czystości, męstwa. Jakbyśmy szli po śladach ucieczki tej dziewczyny, opierającej się zbrojnemu napastnikowi, szukającej ścieżek, na których mogłaby pośród tego rodzimego lasu, w pobliżu jej wsi, ocalić życie i godność. Ty ścieżkę życia mi ukazujesz. Ścieżka życia. Na tej ścieżce ucieczki został zadany ostatni zabójczy cios. Karolina nie ocaliła życia doczesnego. Znalazła śmierć. Oddała to życie. Aby zyskać życie z Chrystusem Bogu. Chrystusie bowiem, wraz z sakramentem chrztu, który otrzymała w kościele parafialnym w Radlowie, zaczęło się jej nowe życie. I oto, padając pod ręką napastnika, Karolina daje ostatnie na tej ziemi świadectwo temu życiu, które jest w niej. Śmierć cielesna go nie zniszczy. Śmierć oznacza nowy początek tego życia, które jest z Boga, które staje się naszym udziałem przez Chrystusa za sprawą Jego śmierci i zmartwychwstań. Ginie więc Karolina. Jej martwe ciało dziewczęce pozostaje wśród leśnego poszycia, a śmierć niewinnej zdaje się odtąd głosić ze szczególną mocą tę prawdę, którą wypowiada psalmista: Pan jest moim dziedzictwem, Pan jest moim przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Tak, Karolina, porzucona wśród lasu rudziańskiego, jest bezpieczna. Jest w rękach Boga, który jest Bogiem życia. I męczennica woła wraz z psalmistą: błogosławię Pan, dziecko prostych rodziców, dziecko tej nadwiślańskiej ziemi, gwiazdo swojego ludu. Dziś Kościół podejmuje to wołanie twojej duszy, wołanie bez słów, i nazywa cię błogosławiona
stał się Twoją mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem, stał się Twoją mocą. Dziękujemy Chrystusowi za tę moc, jaką objawił w Twoim czystym życiu i w Twojej męczeńskiej śmierci. Przypatrzmy się, bracia, powołaniu naszemu. Tak pisze apostoł Paweł do Koryntian, a ja dziś te jego słowa powtarzam do was, tu zgromadzony. Przybyliście z różnych stron tej rozległej diecezji, która ma swoje centrum w historycznym mieście Tarnowie. Stajecie razem ze mną wobec wymowy tego młodego, dziewczęcego życia Karoliny Kuskównej i tej męczeńskiej śmierci. Przypatrzcie się, drodzy bracia i siostry, powołaniu waszemu. Wy, drodzy bracia i siostry, do których mówię, robotnicy, rzemieślnicy, reprezentowani tu przez organizacje cechowe, wy byli więźniowie Oświęcimia, stąd z tarnowskiego więzienia wyruszył pierwszy transport do oświęcimskiego obozu. Wy, przedstawiciele Skalnego Podhala, zrzeszeni w kole jego przyjaciół. Wy, kombatanci, zwłaszcza ze Szczawy, młodzieży Oazowa, członkowie ruchu Światło Życie, harcerki i harcerzy, bracia pielgrzymi z Węgier, bracia Słowacy i Czesi, przybysze z Mora, rodacy z Ameryki, którzy w tym doniosłym momencie stanęliście na ziemi waszego pochodzenia w starym kraju. Pielgrzymi z archidiecezji krakowskiej, a także z diecezji katowickiej, kieleckiej, sandomierskiej, radomskiej, przemyskiej i archidiecezji Lubaczowie. Wszyscy, skądkolwiek przybywacie, wszyscy, którzy tutaj jesteście, przypatrzcie się powołaniu waszemu. W sposób szczególny pragnę się zwrócić w dniu beatyfikacji tej córki polskiej wsi z początku naszego stulecia do tych, których powołaniem życiowym również i dzisiaj, przy końcu tego wieku, jest życie wiejskie i praca na roli. Do polskich chłopów, obecnych tu poprzez ich delegacje z całego kraju. Jakże to znamienne, że w nauczaniu o Królestwie Bożym Chrystus posługiwał się obrazami zaczerpniętymi z życia natury i wyrastającej z niego poprzez działanie człowieka kultury rolniczej. I w ten także sposób pokazał, jak bardzo stworzenie i odkupienie wyrastają z tego samego źródła, ze stwórczej i odkupieńczej miłości Boga. Jak to, co zostało zawarte w stworzeniu, dochodzi pomimo grzechu człowieka do swej pełni odkupienia. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który uprawia rolniki. Tak mówili dawniejsze tłumaczenia. Wy jesteście latoroślami. Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie rzucił w ziemię. Sama śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, a także uwarunkowane i kształtowane przez nie życie wewnętrzne człowieka, życie wieczne człowieka, znajduje swoją przekonywującą ilustrację w świecie natury. W waszym codziennym doświadczeniu, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo.
Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. W ten sposób ziemia i ten, który ją uprawia, jego praca, stają się szczególnym obrazem Boga i kluczem do zrozumienia Jego Królestwa. I to jest także potwierdzeniem pośrednim, ale ogromnie głębokim, godności pracy narodu. Pomyślmy, że dla zrozumienia Ewangelii, dla zrozumienia, czym jest Królestwo Boże i życie wieczne, kim jest sam Chrystus, trzeba znać rolnictwo i pasterstwo. Trzeba wiedzieć, co to jest owczarnia i pasterz. Czym jest ziarno i ziemia uprawna. Kim jest siewca. Jaka jest rola ziemi żyznej, wiatru, deszczu. To od strony języka i obrazu. Od strony zrozumienia Ewangelii. Ale rolnictwo to przecież chleb. Ten chleb, z którego żyje człowiek. Nie samym chlebem on żyje. Ale przecież, żeby człowiek żył, musi mieć chleb. Dlatego tak bardzo leży nam na sercu, by tego chleba nie brakowało nikomu na naszym globie. A brakuje. Leży nam na sercu, by nie brakowało tego chleba w naszej ojczyźnie. Jest to ten sam chleb, który Chrystus w dzień przed męką wziął w swoje święte i czcigodne ręce i dzięki składając Bogu swojemu wszechmogącemu błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Człowiek potrzebuje więc chleb, zarówno tego, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich, jak i tego, który z nieba zstępuje i życie daje świat. Jako gość i uczestnik drugiego Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Polsce przychodzę, by razem z moimi rodakami modlić się w Tarnowie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Nie przybywam jako znawca rolnictwa. Nie przynoszę w tej dziedzinie żadnych rozwiązań. Pragnę się znaleźć niejako na śladach duszpasterstwa polskiej wsi, polskiego rolnika. Dzielić wasze troski i niepokoje. Przypomnieć i potwierdzić stosunek Kościoła do was. Wszyscy są zgodni na całym świecie, że brak chleba tam, gdzie zachodzi, jest skandalem. Wszyscy na naszej ziemi są zgodni, że nie powinno, nie może brakować na niej chleba. Równocześnie wiadomo, że polska wieś współczesna w wyniku dramatycznych doświadczeń, jakie stały się jej udziałem, przeżywa wieloraki kryzys gospodarczy i moralny. Jakżeż łatwo byłoby wymieniać błędy popełniane w przeszłości i te, które wciąż trwają i świadczą o niedowartościowaniu rolnictwa, które stało się terenem nieprzemyślanych eksperymentów, braku zaufania, a nawet dyskryminacji. A rolnicy to przecież nie tylko ci, którzy karmią,
ale także ci, którzy stanowią element stałości i trwania. Jakże tu w Tarnowie nie zacytować wielkiego przywódcy polskiego ludu i męża stanu, Wincentego Witosa, syna tej ziemi. Pisał on: któż sile państwa i niezawodną nigdy ostoję ma stanowić? Dla mnie odpowiedź narzucała się sama. Świadomi, niezależni, zadowoleni chłopi polscy, gdyż tacy są gotowi oddać zdrowie i życie za każdą skibę ojczystej ziemi. A cóż dopiero w obronie całości ojczyzny. Trzeba jednak... Trzeba jednak nie tylko starać się na chłopach tych oprzeć przyszłość, ale ich wierność i przywiązanie do państwa za wszelką cenę zdobyć, a gdy się zdobędzie, na zawsze utrzymać i utrwalić. Przytoczone słowa Wincentego Witosa wyznaczają nie tylko drogę polskim chłopom, ale również tym wszystkim, którzy są odpowiedzialni za organizację życia społeczno-gospodarczego polskiej wsi. W takim też duchu, zgodnym z polską tradycją, zostały zawarte w ostatnich czasach porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie w sprawie rolnictwa, w których rolnicy próbowali znaleźć wspólnie z władzami rozwiązanie wielu bolesnych problemów. Wydaje się, że w obecnych czasach układy te nie tylko nie powinny być przemilczane. W każdym razie papież nie może o tym milczeć. Nawet gdyby nie był Polakiem, a tym bardziej papież Polak. Wydaje się więc, że układy te powinny znaleźć swoją pełną realizację. Niechże rolnictwo polskie wyjdzie z wielokrotnego zagrożenia i przestanie być skazane tylko na walkę o przetrwanie. Niech doznaje wszechstronnej pomocy ze strony państwa. Wiele zniekształceń życia wiejskiego znajduje swe źródło w podrzędnym statusie rolnika jako pracownika i jako obywatela. Dlatego też model chłopa lub chłopa robotnika pracującego z małym skutkiem, a ponad siły, winien być zastąpiony modelem wydajnego, niezależnego producenta, świadomego i umiejącego korzystać nie gorzej niż inni z dóbr kultury i zdolnego do jej pomnażania. A teraz już nie cytat Witosa, ale Norwida. Podnoszenie ludowych natchnień do potęgi przenikającej i ogarniającej ludzkość całą. Podnoszenie ludowego do ludzkości winno dokonywać się, zdaniem Norwida, przez wewnętrzny rozwój dojrzałości. Trzeba przyznać, że Polska, że południowa Polska jest wciąż żywym źródłem kultury. Pracują tutaj setki twórców ludowych. Pragnę im i wszystkim innym
dodać ducha i zwrócić w ich pracy uwagę na więź między kulturą duchową a religią. O głębi tego powołania myślał Norwid, gdy pisał, że rolnik jedną ręką szuka dla nas chleba, drugą zdrój świeżych myśli wydobywa z nieba. Bardzo dziękuję za te oklaski dla Norwida. Wiele doznał cierpienia w życiu i wygnania. Raduję się, że dzisiaj oklaskuje go polski świat rolniczy, a równi z Wincentym Witosem, za jego mądrość, za jego wielką chrześcijańską, ojczystą, narodową mądrość. Duszpasterstwo rolników niech idzie i rozwija się w tym właśnie kierunku, formując uczestników rolniczych wspólnot duszpasterskich i wypracowując coraz głębsze formy życia wewnętrznego, które ukazywać będą trud życia rolniczego jako realizację woli Boga i codziennej powinności człowieka jako powołanie. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. W kontekście tego jubileuszu, jaki przeżywa Kościół Tarnowski, dane mi jest dzisiaj sprawować tę zbawczą posługę Słowa Bożego i Eucharystii. Poprzez postać Karoliny, błogosławionej córki tego Kościoła, przypatrujcie się, bracia i siostry, powołaniu waszemu poprzez wszystkie pokolenia, które Boża Opatrzność związała z waszą ziemią nadwiślańską, podkarpacką, równinną, podgórską i górzystą, z tą piękną ziemią, z tą trudną ziemią. Ziemia ta przyjęła w siebie ewangeliczne orędzie 8 błogosławieństw jako światło Bożego przeznaczenia człowieka, jako światło tego dziedzictwa, które jest naszym udziałem w Jezusie Chrystusie. Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, błogosławieni miłosierni, czystego serca, ci, którzy czynią pokój, ci, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, oni Boga oglądać będą, oni będą nazywani synami Bożymi. Do nich należy Królestwo Niebieskie. Królestwo. Królewski szczep piastowy. Synowie i córki tego szczepu tu od Wisły do Karpat. Trwajcie przy tym dziedzictwie. Do was należy Królestwo Niebieskie. Trwajcie jak trwały pokolenia, jak święci pustelnicy nad Dunajcem, jak Stanisław biskup, który żyje pod mieczem, jak Karolina, która w naszym stuleciu dała świadectwo Chrystusowi, świadectwo życia przez śmierć. Trwajcie przy tym świętym dziedzictwie. Do was należy Królestwo Niebieskie. Amen.
To wezwanie świętego Jana Pawła II, które skierował do nas w czasie mszy świętej beatyfikacyjnej Karoliny Kuskówny 10 czerwca 1987 roku w Tarnowie. Słuchają Państwo Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach. Zapraszamy do wysłuchania porad kulinarnych. Witam wszystkich serdecznie, wszystkich sympatyków porad kulinarnych i witam dzisiaj gorąco siostrę Faustynę ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, bo to właśnie dzisiaj siostra Faustyna będzie dzieliła się z nami swoimi propozycjami. Szczęść Boże, siostro, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam również bardzo serdecznie panią Małgorzatę, wszystkich ojców na czele z ojcem dyrektorem, wszystkich pracowników, siostry zakonne oraz oczywiście słuchaczy. I od razu też chcę podziękować za modlitwę, o którą prosiłam przed miesiącem na czas naszych rekolekcji zakonnych. Bardzo dziękuję i polecamy się nadal. Na pewno będziemy o tym pamiętać, słuchacze, z pewnością na nich zawsze w 100% możemy liczyć. Tak. Siostro, cóż nam siostra dzisiaj przygotowała? Tu ojciec Darek wcześniej mówił zimno, zimno, więc coś rozgrzewającego. Czyżby tak rzeczywiście było? Chcę dzisiaj podać Państwu kilka rzeczywiście przepisów takich postnych, a czy rozgrzewające, to zobaczymy. Może tak według, każdy według swojego tam gustu, prawda? Tak. Kierowałam się tym, że jest Wielki Post i rzeczywiście, żeby to były potrawy bezmięsne. Jedna propozycja będzie, o którą prosiła też jedna wczoraj ze słuchaczek. Udało mi się ją przygotować też. Mam nadzieję, że pani też zapisze i właśnie w ten sposób też no, jakoś będę mogła pomóc. Także pierwszą moją propozycją, którą chcę się z Państwem podzielić, będą pierogi z kaszą gryczaną i serem białym. O, pierogi to jest rozgrzewające danie. Kasza gryczana na pewno zdrowa. Także... Na pewno czyli na gorąco. Pierogi z kaszą gryczaną i białym serem, tak? Tak. Podam najpierw składniki na ciasto. 500 gram mąki. Ja wykorzystałam mąkę żytnią. Też proponuję, chyba że Państwo jednak wolą zwykłą jakąś, albo po prostu inny rodzaj, czy pszenną, czy orkiszową. Ja proponuję żytnią. One są ciemniejsze ciasto, ale bardzo smaczne i pewnie zdrowe, zdrowsze niż może taka zwykła mąka pszenna. Na pewno. A też bardzo ładnie się wałkuje i ładnie gotuje. Także 500 gram mąki, ja proponuję żytnią. Tak. 3/4 szklanki wody. 3/4 szklanki mleka. Czyli tak jakby 1,5 szklanki płynu. Tak pół na pół. Zimnego. Podgrzejemy później. Aha, ale tak, dobrze, dobrze, dobrze. Nie tak? Będę w takim razie uprzedzać. Dobrze. Jedna płaska łyżeczka soli. I 1/4 szklanki oleju. To mamy ciasto, składniki ciasta. Tak. Może jeszcze proszę powtórzyć raz. 500 gram mąki, ja proponuję żytnią, 3/4 szklanki wody, 3/4 szklanki mleka, 1 płaska łyżeczka soli, 1/4 szklanki oleju. Polecam to ciasto nawet do innych, czy do uszek, czy do innych pierogów. Bardzo dobre, miękkie. I teraz nadzienie. 1 szklanka kaszy gryczanej niepalonej. 250 gram twarogu półtłustego. 10 deko sera feta. On też nam przyostrzy trochę smak tego farszu. 2 cebule.
jeden ząbek czosnku. Mały pęczek natki pietruszki. Sól, pieprz do smaku. Jeszcze raz proszę, siostro, o powtórzenie. Jedna szklanka kaszy gryczanej niepalonej. 250 gram twarogu półtłustego. 10 deko sera feta. Dwie cebule. Jeden ząbek czosnku. Pęczek natki pietruszki. Sól, pieprz. Tak, mamy więc już zgromadzone produkty i teraz wykonanie. Wykonanie najpierw farszu. Kaszę gryczaną płuczemy na sitku pod bieżącą wodą. W garnku zagotowujemy 2 szklanki wody. Dodajemy 1 łyżkę oleju i trochę soli do tej wody. I gotujemy na niedużym ogniu naszą kaszę gryczaną, od czasu do czasu mieszając, tak około 15 minut. Aż kasza całkowicie wchłonie wodę i będzie miękka. Pozostawiamy kaszę do wystudzenia. Możemy ją przełożyć do większej miski. Szybciej nam wystygnie. Następnie podsmażamy na oleju posiekaną cebulę. Ugotowaną kaszę łączymy z rozkruszonym białym serem. Serem fetą i podsmażoną cebulą. Doprawiamy solą, pieprzem, dodajemy przeciśnięty ząbek czosnku, również pokrojoną natkę pietruszki. I mieszamy. Farsz powinien mieć wyrazisty smak. Ewentualnie jeszcze możemy przyprawić według też i swojego smaku, ale taki musi być bardziej wyrazisty. Ponieważ kasza też jest taka trochę mdła, ale musimy wtedy doprawić nasz farsz. Czyli mamy farsz. Tak, i teraz przygotowanie ciasta. Do miski wsypujemy mąkę, dodajemy sól, olej i właśnie gorącą wodę z mlekiem. Czyli po prostu możemy to sobie połączyć wodę z mlekiem, podgrzać. Może się na przykład zagotować, chwilę niech postoi i wtedy zalewamy gorącym płynem nasze składniki, czyli mąkę, tutaj sól i olej. I zagniatamy ciasto do momentu, aż będzie odchodzić od rąk. Ciasto rozwałkowujemy cienko, wykrawamy szklanką kółka. To tak jak już byśmy każde inne tak przygotowywali pierogi. Nakładamy po jednej łyżce farszu, tak aby mogło się ciasto swobodnie skleić. I gotujemy w garnku z osoloną wodą, z dodatkiem oleju. Od wypłynięcia jeszcze 2-3 minutki. Myślę, że wystarczy. Następnie wybieramy łyżką cydzakową i polewamy podsmażoną
cebulką, ewentualnie z boczkiem, czy zwyczajnie tak, z samą cebulką. I już mamy sycące pierogi gotowe, bo na pewno jest to posiłek, którym można się najeść, który doda nam sporo energii, nie? I rzeczywiście kasza bardzo zdrowa, więc tego wszystkiego, co jest potrzebne organizmowi do tego, by pobrał sobie tak to, co najważniejsze dla organizmu. Tak. Drugą moją propozycją jest to przepis na rybę z soczewicą i szpinakiem. Proszę bardzo, ryba z soczewicą i szpinakiem. Tak, też szybko się przygotowuje, ale to już zaraz Państwo usłyszą. Też polecam smaczne, wypróbowane i już podaję składniki. Dwa filety rybne. To już według może gustu i upodobania Państwa. Tak. 10 deko mrożonego szpinaku. Może być ten szpinak w liściach. To wtedy takie kawałeczki szpinaku będą nam pływały w naszej potrawie. Dwie marchewki. Pół selera. Jedna cebula. Posiekany ząbek czosnku. Pół szklanki zielonej soczewicy. Jeden pomidor, tutaj bym proponowała albo z puszki, taki już gotowy, rozdrobniony, lub może mamy w swoich przetworach pomidory, które żeśmy przygotowali latem, nie wiem, obrane ze skórki, pokrojone. To też jak najbardziej może być, bo nie sądzę, żeby teraz gdzieś tam można było kupić, a oczywiście to jest też bez wartości w tym momencie. Ale też dobrze, gdyby on tu się pojawił. Właśnie proponuję z puszki albo po prostu ze słoika, ze spiżarki, jeśli mamy. Tak. Szklanka bulionu warzywnego. Pół szklanki kremówki, śmietany kremówki. Może być tej 30%. Olej, sok z cytryny i sól i pieprz. Może jeszcze raz powtórzę. Bardzo proszę. Dwa filety rybne. 10 deko mrożonego szpinaku. W liściach może być. Dwie marchewki. Pół selera, cebula, posiekany ząbek czosnku, pół szklanki zielonej soczewicy, jeden pomidor z puszki lub ze słoika, szklanka bulionu warzywnego. Pół szklanki śmietany kremówki. Olej. Sok z cytryny. Sok to już do ryby. I sól i pieprz. Tak, mamy więc składniki. Filety rybne płuczemy, osuszamy i kroimy na porcje. Skrapiamy sokiem z cytryny i przyprawiamy solą, pieprzem, może jakimiś ziołami. Mamy takie może swoje ulubione.
pokrywa oczyszczamy, myjemy, obieramy i kroimy w niewielką kostkę. Dobrze, gdyby one, jeśli one będą tak rozdrobnione, nie na tarce, tylko właśnie pokrojone. Soczewice płuczemy na sicie i przelewamy zimną wodą. Następnie na patelni rozgrzewamy olej, wkładamy rozdrobnione warzywa, czyli marchewkę, seler, cebulę i czosnek. I smażymy 2 minuty. Wsypujemy soczewice do tych warzyw. Wlewamy szklankę bulionu. I dusimy pod przykryciem na niewielkim ogniu około pół godziny. Do tego momentu, aż soczewica ugotuje się, będzie miękka. Jeśli zauważymy, że płyn wyparował zbyt mocno, można jeszcze uzupełnić jakąś pewną ilością tego wywaru, powiedzmy, warzywnego. Jeśli by było już za sucho tam, a jeszcze soczewica by była twardawa. Około pół godziny dusimy, tak? Tak, to już do miękkości soczewicy. Też, żeby nie była rozgotowana, starajmy się dobrze zajrzeć, zamieszać. Tak, następnie jak już jest soczewica miękka, dodajemy szpinak, pomidora, śmietanę, doprawiamy solą, pieprzem i dusimy jeszcze 5 minut. Ważne jest tutaj, żeby solić już tak pod koniec, ponieważ sól sprawia, że soczewica dłużej się gotuje. Lepiej przyprawić tą solą już na końcu. Czy w ogóle gotując soczewicę powinniśmy ją solić już na końcu. Wtedy po prostu czas gotowania się skróci. Jeśli już mamy ten swój, taki nasz sos, ten gotowy, taki farsz, wtedy rybę smażymy na rumiano z obu stron i podajemy tak bez panierki. Chyba, że wolimy sobie jakoś tak zrobić po swojemu, na przykład opanierować. Ale myślę, zdrowsza, że bez panierki. Tak, podajemy właśnie z tą duszoną soczewicą, z warzywami i szpinakiem. Także to moja druga propozycja dla Państwa dzisiaj. I teraz bym chciała już przejść do tej prośby Pani, którą wczoraj właśnie przekazała, a prosiła o kek smakowy. Kek smakowy. Tak trochę w Wielkim Poście, ale myślę, że... Ale to już można sobie przygotować przepisy na już na świąteczne planowanie. Tak. Także dzisiaj jeszcze wypróbowałyśmy ten przepis. Jest sprawdzony, przetestowany i rzeczywiście myślę, że będzie dobry. To w takim razie... Składniki. 1 szklanka mąki pszennej. 150 gram. Tak dla jeszcze uściślenia. 1 szklanka suchego maku. 1 szklanka cukru pudru. Może być trochę mniej, myślę, że nawet 3/4 spokojnie może być, jeśli wolimy mniej słodki. 4 całe jajka. 150 gram masła. 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej. 1,5 szklanki posiekanych bakali. Mogą to być migdały, rodzynki,
Orzechy, skórka pomarańczowa. Tego wszystkiego może pół szklanki. Tak. To jeszcze raz powtórzmy szybciutko składniki. Jedna szklanka mąki pszennej. Jedna szklanka suchego maku. Jedna szklanka cukru pudru. Może być mniej też. Cztery jajka. 150 gram masła. Półtorej łyżeczki proszku do pieczenia. Jedna łyżeczka mąki ziemniaczanej. Pół szklanki posiekanych bakali, takich jak migdały, rodzynki, orzechy i skórka pomarańczowa. Tak. Masło rozpuszczamy i pozostawiamy do wystudzenia. Mąkę przesiewamy i łączymy z proszkiem do pieczenia i suchym makiem. Tak jakby suche składniki razem łączymy. Bakalie siekamy, te, które jest potrzeba siekać, na przykład migdały, i mieszamy z mąką ziemniaczaną. I kolejnie jajka, całe jajka ucieramy z cukrem pudrem na puszystą masę, tak 2-3 minuty. Na najwyższych obrotach miksera. Zmniejszamy obroty miksera i dodajemy stopniowo mąkę z makiem i z proszkiem. I mieszamy krótko, tylko do połączenia się składników. I następnie dodajemy roztopione masło przestudzone. Mikser wyłączamy. I dodajemy bakalie wymieszane z mąką ziemniaczaną. Tu już łyżką mieszamy delikatnie bakalie. Ciasto przekładamy do formy keksowej. Mniej więcej takiej długości 30 cm z tych składników. Wysmarowanej oczywiście tłuszczem i wysypanej bułką tartą. I pieczemy w nagrzanym piekarniku w temperaturze 180 stopni do suchego patyczka około 50 minut. Siostro, ta forma jakiej wielkości? Jeszcze raz proszę powtórzyć. Długości 30 cm ta keksówka. I pieczemy około 50 minut. No jeśli mamy termoobieg, myślę, że trochę temperaturę można zmniejszyć. Ale ciasto się bardzo ładnie piecze i ładnie wyrasta. I rzeczywiście jest smaczne. Dla miłośników smaku, myślę, że... Siostro, spróbujemy odebrać telefon, bo już niewiele czasu nam zostało. Proszę Państwa, siostra Faustyna dzisiaj w poradach kulinarnych. Jeżeli chcą Państwo teraz zadać siostrze pytanie odnośnie tych propozycji, które przygotowała, no to bardzo prosimy. I już odbieramy telefon. Prosimy bardzo. Halo? Halo? Halo, halo? Halo? Jest Pani na antenie. Bardzo proszę. Pani Małgosiu kochana, to bardzo przepraszam. Czy mogłaby Pani powtórzyć takie bułeczki na mrugnięcie oka i na ten chlebek? Bo już 2 miesiące do Państwa dzwonię, nie mogę się dodzwonić. Ja w tym momencie nie mam takiej możliwości, ale na najbliższe porady kulinarne ze słuchaczami spróbuję. Dobrze? Jeśli tylko odnajdę ten przepis, to bardzo bym to spróbuję. Prosiła, bardzo. To nie będę zawracać głowy. Miłego, miłego dnia Pani życzymy. Na następne porady kulinarne ze słuchaczami. To nie będzie za tydzień, bo za tydzień Pani doktor Walkowska, dopiero jak będą porady kulinarne ze słuchaczami, być może ktoś z Państwa też przygotuje. No właśnie, ja bym chętnie zostawiła numer telefonu nawet, żeby ktoś Nie, to ktoś na antenie może, dobrze, bo tak to nie mamy takiej możliwości, żeby a jak Pani poda na całą Polskę swój numer, to no nie wiem, czy niekoniecznie. Pozdrawiamy serdecznie, bardzo prosimy, odbieramy kolejny telefon. Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze.
Proszę Pani Małgosi, ja ten odnośnik siostra Faustyna jest z nami dzisiaj. Tak. Proszę siostry Faustynie, ja tą rybę z soczewicą i szpinakiem dopisałam dotąd, bo mi telefon jakiś przeszkodził. Tak. Warzywa kroimy w kostkę, soczewicę tłuczemy i co dalej? Nie zapisałam tego, tak może szybciutko, to ja... Warzywa, oczyszczamy, kroimy w niewielką kostkę, soczewicę tłuczemy pod zimną wodą. Tak? I na patelni rozgrzewamy olej. Tak. Wkładamy te warzywa, czyli marchewkę, seler, cebulę i czosnek. Tak. I smażymy 2 minuty. Tak. Wsypujemy soczewicę. Po tych 2 minutach wlewamy bulion warzywny, ponieważ ona musi się w czymś ugotować, ta soczewica. I dusimy pod przykryciem około pół godziny. Dobrze. Aż soczewica zmięknie. Rozumiem. I następnie dodajemy szpinak, te pomidory i śmietanę kremówkę. I doprawiamy w tym momencie solą, pieprzem i dusimy jeszcze 5 minut. Czyli 30 minut plus 5 minut. Tak. Później do tego wszystkiego co? Filety rybne? I następnie smażymy tak filety rybne, tylko nie wiem, czy Państwo wolą sobie polać tą rybkę, czy oddzielnie jakoś ułożyć na talerzu, czy włożyć, tak? No to już dowolnie. Można włożyć do tego, do tej soczewicy z warzywami i pogrzać, tak? Usmażyć. Tylko żeby, no musi być usmażona ta ryba. Dobrze. To już wszystko wiem. Pół godziny jeszcze 5 minut ze szpinakiem, śmietaną i tam Z pomidorkami. Serdeczne Bóg zabłać. Dziękuję również. I jeszcze z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Miłego dnia życzymy. Jeszcze jeden telefon. Halo. Prosimy go. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Droga siostro, chciałam prosić o powtórzenie tego składnika na ciasto, na pierogi, co dzisiaj był. Dobrze, już powtarzam. 500 gram mąki. Tak. 3/4 szklanki wody. 3/4. I 3/4 szklanki mleka, czyli razem 1,5 szklanki płynu. Rozumiem. 1 płaska łyżeczka soli. Tak. I 1/4 szklanki oleju. I to wszystko. Tak, bo mnie chodziło o ciasto. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzwoniła Maria z Tomaszowa Mazowieckiego. Miło nam Pani Mario, pozdrawiamy serdecznie i droga siostro, czas naszej audycji dobiega już końca. Także bardzo proszę o... Dziękuję za wspólnie przeżyty czas. Życzę wszystkim pracownikom, ojcom, słuchaczom, szczególnie osobom chorym, cierpiącym, wielu łask Bożych na ten okres Wielkiego Postu, abyśmy przez właśnie modlitwę, post, jałmużnę, dobre uczynki przygotowali nasze serca na przyjście Pana, który czeka ze swoimi łaskami dla nas. Pozdrawiam wszystkie siostry Loretanki, wszystkich, którzy nas słuchają i zapraszam do Loretto. Siostro, pięknie dziękujemy za zaproszenie, ale również dziękujemy za tę posługę, za dzisiejsze porady, za to, że siostra tak wiele smacznych rzeczy nam tu zawsze przygotowuje. My tak samo odwzajemniamy się życzeniami takiego głębokiego przeżywania tego czasu Wielkiego Postu. Siostro, Bóg zapłać i do usłyszenia za miesiąc z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, były to porady kulinarne. Dzisiaj w poradach kulinarnych gościliśmy siostrę Faustynę, Loretankę ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Siostra dzisiaj nam zaproponowała pierogi z kaszą gryczaną, białym serem, rybę z soczewicą i szpinakiem, a także już tak na święta kek smakowy. Mam nadzieję, że zdążyli Państwo wszystko zanotować. Jeśli nie, to będzie jeszcze okazja, aby powtórzyć, kiedy będą porady ze słuchaczami. Teraz już dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Słuchają Państwo Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłam.
Państwu na antenie Radia Maryja. Bardzo serdecznie witam ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Witamy serdecznie ojcze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Ojca i wszystkich słuchaczy. Bardzo serdecznie. Ojcze dyrektorze, ważna sprawa. Tak, bardzo dziękuję. Otóż nazwałbym to ostrzeżenie. Ostrzeżenie dla rodziny Radia Maryja, dla biur i kół Radia Maryja. Przed udzielaniem wywiadów, przed tym, żeby się nie dać wciągnąć w jakieś piękne słowa, żeby nas czar miłych słów, zachowań czy czar kamer nie zaczarował i żebyśmy po prostu nie udzielali wywiadu. Trzeba być bardzo ostrożnym. Otóż w ostatnim czasie telewizje z różnych krajów dobijają się do nas, tu do Radia Maryja, dobijają się, ja nie udzielam wywiadów. Może powiem dlaczego za chwileczkę. Nie udzielam wywiadów i zauważam, że jeżeli ja nie zgadzam się, po prostu nie rozmawiam w ogóle z tymi dziennikarzami tak zwanymi, z tymi mediami. Tak, to widzę, że idą gdzie indziej, na przykład do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Chcą gdzieś coś złapać, albo przynajmniej na kawę, żeby kawę wypić z kimś. Trzeba uważać, bo wypijesz kawę, a on ma ukryte mikrofony, a nawet i kamery. I co później zrobi? Otóż z wywiadami bardzo ostrożnie. Słowo niejednokrotnie spontaniczne nasze słowo. Także obraz nagrany to jest materiał, który zostaje, już się go ma. Można go wykorzystać w różnych sytuacjach i różnie wymanipulować, wyciąć z kontekstu. To jest bardzo ważny kontekst. W jakim kontekście my co mówimy, przekazujemy, jak my się zachowujemy, czy to jest jakieś, no na przykład jesteśmy w jakimś środowisku bardzo takim prywatnym, jesteśmy z kimś, z przyjaciółmi, zachowujemy się, tak powiedziałbym, na luzie, z radością i tak dalej. I oni mogą to wstawić, wyciąć gdzieś coś i gdzie indziej wstawić, w inny zupełnie kontekst. To wszystko zmienia. W każdym razie chodzi mi o to, że właśnie znając media liberalne, nieżyczliwe Kościołowi, Polsce również, polskiemu patriotyzmowi, tym bardziej należy mieć dystans do tych przychodzących, także spoza Polski, ale z Polski i spoza Polski.